Witam wszystkich serdecznie, witam Andrzeja, witam oczywiście Zygiego, który jak zawsze zaprasza nas do swojego studia i dzięki niemu te nasze odcinki, piękne spotkania z Andrzejem możemy nagrywać. I witam Was, widzów kochanych, którzy jesteście przy nas i bardzo się cieszymy, że jesteście zawsze z nami. I dziś będzie temat, teraz, które już było. Mieliśmy już różne tematy, przeszliśmy temat długowieczności, mieliśmy ostatnie spotkanie z Bogiem, a teraz, Andrzejku, niech to teraz, które już było, popłynie w świat od nowa. Proszę bardzo. Dzień dobry, Grażyno, dzień dobry, Zigi, dzień dobry, widzowie. Witaj, Andrzej. I niech się dzieje. Na początek przeczytam wiersz. Proszę. Chcę tak trochę rozładować, bo temat teoretycznie jest poważny, a może nie. Tytuł wiersza: Natchnienie. Muzo poety, kwiecie rozkoszy, rozchełstanych treści, wiara rozumu w nowe, twórcze wieści. Muzo, którędy płyną dźwięki miłe, a tylko lekko zawiłe, a gdzie siła burzowych zmian dla lepszego jutra. Jak w teraźniejszości znaleźć przyszłość, która już była? Czy wszystko już napisano we wszechbycie? Komu czytać, a komu nie? Co wiem ja, a co ty, czytelniku? Jak mamy nieść to wspólne brzemię czasu tworzącej świadomości? Gdzie początek, a gdzie koniec wspólnego istnienia? Co zmienia w nas innych podniecenie, więc kim jesteśmy jako ja i jako ty? To tylko my. Dziś, jutro, wczoraj, to tylko my. Dziękuję. Bardzo fajnie, Andrzej, że przy okazji naszych nagrywań możemy również usłyszeć twoją twórczość. I przy okazji pokazujesz, jak jesteś wszechstronny i tą twórczością z nami się wspaniale dzielisz. Następny wiersz godny uwagi na ten czas i przydatny w tym temacie na dziś. Więc co do wierszy, to bym powiedział, że one przychodzą, ja tylko piszę. Czujesz, dostajesz, dostajesz, czujesz i tak to sobie płynie. Dziś chciałbym poruszyć temat teraz. Co znaczy teraz? Jeżeli zdarza się nam coś w życiu teraz, to nam się wydaje, że jesteśmy otwarci na to albo zintegrowani z tym zdarzeniem i możemy zaraz szybko reagować, myśleć i działać. Ale czy tak rzeczywiście jest? Jeżeli jest tak, to oznacza, że żyjemy w teraźniejszości kompletnie i ta teraźniejszość jest oddziaływaniem na nas, a my na teraźniejszość. Czy rzeczywistość nam to pokazuje? Pewne badania pokazują jedną rzecz i to są już słynne, możecie znaleźć je w internecie i w wielu opisach, że zanim się coś wydarza, to nasze serce wie o tym wcześniej. Byli tacy dokładni, którzy już to zbadali nawet w czasie i stwierdzili, że co najmniej 20 sekund wcześniej serce wie, co najmniej, a u niektórych nawet więcej, szybciej, serce wie, co się wydarzy. Nie będę opowiadał o samych tam badaniach, bo to by trochę przedłużyło. No i jeśli serce wie o tym, co się wydarzy, to czy to jest teraz? Teraz, które nas dotyczy i które rozumiemy fizycznie na zewnątrz. Więc powiedzmy, że spotykamy kogoś nagle, ale serce wiedziało o tym 20 sekund, ale zanim serce przetransformowało spotkanie do naszego umysłu czy mózgu, jakbyśmy przyjęli, trwa to od 2 do 4 sekund minimum, jak nie dłużej. Czyli mamy co? 24 sekundy już, co najmniej. A teraz okazuje się, że mózg jeszcze, zanim się coś wykreuje, już wie o tym też kilka sekund. W
wcześniej, więc co, mamy prawie 30 sekund opóźnienia w zdarzeniu rzeczywistym we fizycznym świecie. Czyli zbliżając się do matematycznego modelu, oznacza to jedną rzecz, że my to zdarzenie o nim wiedzieliśmy już dużo wcześniej, o całej reakcji, która teraz wynika. Nawet jeżeli ja do was w tej chwili mówię, to w moim sercu słowa i to, co chcę powiedzieć, już powstało jakieś pół minuty wcześniej. Więc w sensie rzeczywistości nie jest to teraz, bo my w środku tworzymy to wcześniej. I to w środku tworzenie wcześniej jest też zadziwiającą rzeczą, bo no powiedzmy, że zdarza nam się wypadek. I ja miałem takie zdarzenie i znowu o nim opowiem, bo było to tak, że jechałem na motorze, no oczywiście trochę szybko, zresztą motor nie jest przewidziany dla mnie. Jadąc dosyć szybko, no spadłem na pobocze, to pobocze było trudne i wtedy nagle, i wtedy zdarzyła się rzecz inna. Bo wtedy zrobiłem jak zawodowiec, dodałem gazu, wyszedłem przed następnym zakrętem, nie mogąc zahamować, bo by mnie pewnie obróciło kilka razy, położyłem motor, zahamowałem, poniszczyłem trochę motor i sobie rozdarłem kurtkę, trochę pokaleczyłem nogi, ale to było nic. I wtedy rzeczywiście doznałem dziwnej rzeczy, że wtedy moja reakcja była natychmiastowa w tym zdarzeniu. Ale dojeżdżając do zdarzenia nie zdawałem sobie z tego sprawy. Więc to oznacza, że gdy w zdarzeniu dzieją się nam rzeczy, gdzie dusza, duch przejmuje nad nami kontrolę w sytuacji krytycznej, wówczas rzeczy się dzieją teraz. Ale w normalnym, codziennym dniu to teraz już się zdarzyło wcześniej. Nie teraz. Więc zauważam, że jak wyda w słowo, jak te parę sekund między sercem a umysłem potrafi, jeżeli nie jesteśmy dobrymi obserwatorami i nie umiemy jeszcze odczuwać właśnie tych bodźców serca, już wkracza się nam manipulacja w głowie. Dlatego nie słyszymy tego, co to serce nam chce wcześniej przekazać. Więc to, co powiedziałeś, to jest znakomite, bo to jest podkreśleniem tego, co przekazałem dotychczas w poprzednich naszych spotkaniach, że trzeba mieć czysty umysł. Trzeba mieć umysł, który po prostu, no, zwyczajnie, jak my mówimy, nie nawija nam w głowie. Tak. Tylko słucha tego, co się wydarza na zewnątrz i wtedy słucha serca. Więc pójdźmy teraz jeszcze dalej. Jeżeli serce wie o tej kreacji, że to się wydarzy, jakiekolwiek zdarzenie, trudne, mniejsze, większe, spotkanie zwykłe, rodzinne, uczenie się w szkole, wszystkie zdarzenia, które nas otaczają, są w naszym sercu już co najmniej od pół minuty, jak nie wcześniej, bo my tego nie wiemy. Bo tylko badania mogą potwierdzić tyle, co powiedzieliśmy i potwierdzają. A co było jeszcze wcześniej? Co było jeszcze wcześniej, że do tego w ogóle doszło, gdzie już serce wie o samej kreacji, która się wydarzy. Bo potwierdzenie tego jest tylko jedno, że serce dowiaduje się już o ostatecznym wyniku. A jeżeli teraz na przykład to zdarzenie ma jeszcze 10 albo 20 różnych rozwiązań, ale w końcu dochodzi tylko do jednego rozwiązania. Dokładnie. To jeżeli ma, to kiedy się to dzieje? Przecież to z tego wynika wyraźnie, że nie dzieje się teraz. Tylko się musiało zadać wcześniej i kto, jako my, kto zadecydował, że wybierzemy tą opcję? A jak ta opcja powstała w ogóle? I dlaczego powstała? Czasem ona jest dobra, czasem zła, ale to jest znowu nasza ocena już po tym, co się wydarzyło. A jeżeli do tej opcji dołożymy teraz informację płynącą do nas ze wschodu, gdzie mówi się o karmie, mówi się o uzależnieniach rodowych, zresztą u nas tak samo, lub o uzależnieniach z dzieciństwa,
od rodziców, to kto w nas, kiedy i dlaczego wybiera te rzeczy, że nas to spotyka? I to pytanie teoretycznie jest bez odpowiedzi, ale teoretycznie. Jeżeli to się zdarza w nas, zdarza nam się nam, że spotykamy kogoś, że jesteśmy, że oceniamy, wartościujemy potem, to gdy spojrzymy na przeszłość w naszym wnętrzu, to nie mamy do niej bezpośrednio dostępu jako ludzie, dlatego że nie umiemy widzieć wszystkich zależności naszego wyboru, który my dokonujemy. Dokonujemy go gdzieś w sobie i nie w umyśle, bo umysł już tylko interpretuje te wybory. To teraz kto dokonuje tych wyborów i dlaczego? Czy jest na to odpowiedź? Bardziej sięganie właśnie z przestrzeni, w której już to wszystko jest. I teraz kwestia tego, że my poprzez właśnie samych siebie też tworzymy w naszej przestrzeni to, co powiedziałeś nawet wcześniej, nawyki z dzieciństwa, tak. I czy ktoś za to dziecko decyduje, czy on by według karmy wybrało sobie taką rodzinę. Ale generalnie rzecz biorąc, dzisiaj spoglądając na to wszystko, człowiek widzi, że nie zawsze tak jest, że ktoś coś mi narzuci. I zaczynając tworzyć swoją rzeczywistość tego, co się czuje, jak się dopuszcza czucie, człowiek widzi, że wcale tak nie musi być. Jedynie to jest sięganie po to, co już jest. Powiedziałeś ważną rzecz, że w przestrzeni już jest wszystko. No to wyobraźmy sobie, że mamy po prostu, nie, że otacza nas na przykład balon, który na powierzchni od wewnątrz tego balonu mamy wszystkie możliwe elementy tego zdarzenia. Wszystkie. To teraz, jeżeli mamy na powierzchni tego balonu od wewnątrz, który na przykład my się zanurzyliśmy, mamy wszystkie możliwe zdarzenia, to kto dokonuje wyboru i dlaczego? I czy my, będąc w środku tego balonu, mamy na to wpływ? Albo zastanówmy się, jak możemy mieć na to wpływ. Bo ludzką rzeczą jest to, żeby mieć ten wpływ. Ludzką rzeczą jest, żeby wybierać. W Biblii jest napisane, nie? Że mamy wolny wybór. Ale jeżeli mamy ten wolny wybór, jak się twierdzi, i mamy te możliwości, to z samego zdarzenia nie umiemy określić, czy był tam dobry wybór dla nas, prawda? Bo to się już zadziało, co wcześniej żeśmy zadecydowali. Czyli wybraliśmy z tej mnogości możliwych zdarzeń, wybraliśmy to zdarzenie i tak je usytuowaliśmy, że ono byłoby takie lub inne. To co decyduje w nas, że to się tak zadziało, a nie inaczej? Albo to zadziewa się tak, dlaczego tak jest? Co w tym wszystkim jest najważniejsze? Co, jaką, jakby to powiedzieć, to jest takie nieładne wyrażenie, ale jaką sposobność, jaką sytuację, albo jaką technikę wybrać do tego, żebyśmy mieli wpływ na to, pomimo że ten balon jest dla nas niewidoczny i nie mamy do niego całkowitego kontaktu. I jakiś mamy, bo widzimy po rezultatach naszych działań. I tak jak ja opowiedziałem o moim negatywnym działaniu, które ja sam wywołałem, wówczas zainterweniowała inna część mnie, ta wyższa, i wyciągnęła mnie z tej sytuacji. Ale też dostałem nauczki i wiedziałem, że wyciągnięcie z tej sytuacji to jest tylko element, z którego mam się coś nauczyć. Więc jak myślisz, Grażynko, co może w tym wszystkim być najważniejsze, żeby dostać się do elementu współpracy chociażby? Bardzo, dla mnie osobiście bardzo ważnym czynnikiem jest świadomość, jeżeli ja sobie uświadomię, że mogę inaczej. I w sumie dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo dawno temu, naprawdę sporo lat temu, moje dziecko mi zadało pytanie, czy można inaczej.
inaczej postępować, inaczej mówić o innych ludziach. Dlatego, że będąc na plaży, słyszała powtarzające się schematy krytyki ludzi. Natomiast nie słyszała nic pozytywnego na zasadzie, że jest się na urlopie. I zadała mi wtedy pytanie, czy można inaczej. I poszła na spacer. I to zaczęłam się przyglądać temu wszystkiemu, co otaczało mnie. Ja akurat umiem się wyłączyć, a więc nie słyszałam tego, co się działo za parawanami. Natomiast rzeczywiście stwierdziłam, że ja mogę być w innej przestrzeni i to ja dokonuję tego wyboru. I mogę to zmienić i mam na to wpływ. Jedynie co muszę, to muszę być świadoma tego. I jeżeli z jakiejśkolwiek dziedziny chcę coś zmienić, to oprócz tej świadomości muszę mieć również tą wiedzę. Ale codziennie tworzę tą rzeczywistość. Jeżeli jestem tego świadoma i zaczynam obserwować te myśli, które do tej pory w wielu dziedzinach mojego życia były moją kłodą, zaczęłam zwracać uwagę na emocje. Czy one są pokierowane strachem i czy miałam rację, że dokonywałam wyboru na danej emocji. I w momencie, kiedy sobie uświadomiłam i zaczęłam się uwalniać od tych emocji i wprowadzać całkowicie inne kody, stwierdziłam, że rzeczywiście można inaczej, że dokonuję tych wyborów świadomie. A w danych dziedzinach to po prostu trzeba mieć również i tą wiedzę, tak? I sięgam po to. I wymiana doświadczeń między nami, to najbardziej mnie uczy. Wiesz, ja tą twoją wypowiedź postaram się bardzo szybko skrócić. Bardzo proszę. Ja też wyszedłem z tego samego. Zauważałem swoje myśli negatywne, zauważyłem emocje. Ale w pewnym momencie stwierdziłem jedną rzecz. To jest jedna strona medalu. Zauważanie jako świadomość. Tak. Ale co jest w tym wszystkim tak ważnego, że my te kody możemy zmienić, czy możemy inaczej? Co, bo to zauważanie na pewno jest tym wielkim napisem na tym naszym balonie, że zauważamy to. Tak. Ten balon, obserwator się włącza i nam pomaga wtedy, tak? Tak, ale jest to tylko napis. A jak w tym napisie zmieniać? Jak do tego dążyć? Żeby można było ten napis zmienić, że wiem, że mogę zmienić swoje życie. Wiesz co, ja próbowałam u siebie, bo to po prostu najlepiej na swoim doświadczeniu, a więc rzeczy, które czy schematy, które powielały się z przeszłości i cały czas mnie w sumie trzymały w danym kółku, postanowiłam im podziękować, pobłogosławić je i mieć tą czystą przestrzeń, a więc stworzyłam sobie czystą przestrzeń kreacji i sięgania po to, co teraz na dany moment dawałoby mi szczęście, radość. Czyli miałam tą czystą przestrzeń i z tego, co jest w tej przestrzeni naszej ogólnej, zbiorowej, próbowałam sięgać po to. Ale byłam tego świadoma i dziękowałam temu, czyli pilnowałam dalej, żeby kody z przeszłości nie były moją kłodą dalej. Nie zabierałam ją tu i teraz. Dobrze. To, co wszystko powiedziałaś, jest znakomite. Od początku do końca. Ale to jest słowna interpretacja umysłu. Tak. Ale rzecz się nie dzieje w umyśle, dzieje się w sercu. Tak. To i dążenie do tego było też rozwiązaniem. Ale dlaczego to było tym dobrym rozwiązaniem? Gdzie jest ta głębia z serca? Wiesz, w którym momencie to się u mnie zadziało? W momencie, kiedy dopuściłam czucie. Kiedy z obserwowania umysłu zaczęłam czuć to tym sercem świadomie, jeżeli możemy powiedzieć. I dla mnie wtedy pierwszy raz w życiu zrozumiałam, że jest świadomość serca i świadomość umysłu. Dwie świadomości dla mnie. Dokładnie, ale powiedziałaś znowu, że dzięki czuciu umysł mógł interpretować. Wiesz co, ale on nie... już się nie włączał, już mi nie przeszkadzał tak, jak czułam. Dobrze, ale... Już mi nie dawał tych kłód, co wcześniej. Ale co oznacza teraz, bo możemy pójść dalej jeszcze, jeżeli nawet włącza się to czucie, bo wiem, że się włącza i odczuwam cały świat. Tak. I odczuwam siebie, odczuwam tych, z którymi rozmawiam, odczuwam wiatr, powietrze, deszcz, wszystko możemy odczuwać.
odczuwamy teraźniejszość, przeszłość, możemy odczuwać przyszłość. I jak ją odczuwać, żeby mieć z nią kontakt? I teraz poczekaj, teraz ja tylko dlaczego zaczęliśmy od tego, co powiedziałem, że serce wie trochę wcześniej. Tak. A jeżeli serce wie wcześniej, to gdzieś w nas następuje poprzez dokładnie duszę ducha, następuje analiza i dążenie do kreacji tego, co ma być. Ale co jest tym wszystkim najważniejsze? Jak wypowiedzieć to coś, co jest realizowane w głębi nas? Jak to nie tylko usłyszeć i odczuć, ale jak to zwerbalizować obrazem, żeby to było. Tak jak powiedziałem, mamy balon od wewnątrz. To wszystko, co jest, ale my tego balonu nie możemy zinterpretować umysłem. Tak. Nie możemy tych napisów, które przychodzą do nas z umysłu, czy nawet tych odczuć zwerbalizować tak, żebyśmy tu mieli z tym w jedną i w drugą stronę kontakt. Więc co jest w tym wszystkim najważniejsze, żebyśmy umieli to zrobić? Jeszcze raz, wyobraźmy sobie jakiś wielki balon, w którym mamy wszystkie możliwości, w którym są umieszczone wszystkie nasze sprawy i to, co my próbujemy robić na co dzień, to umysłem je rozwiązywać. Nie rozwiązujemy ich umysłem, bo rozwiązujemy głębią nas samych. To, co potem interpretacja się pojawia na zewnątrz i zdarzenia są odzwierciedleniem naszego myślenia i działania, to jest tylko już końcówka. To jest właśnie to teraz, które już było, bo to było w nas wcześniej i myśmy to zanalizowali, zinterpretowali i żeby to zanalizować, zinterpretować, musimy tworzyć. Jeszcze spróbujmy to inaczej uściślić. Wyobraźmy sobie, że jestem tym punktem w balonie i ten balon nie może niczego zrobić, dopóki ten punkt, jako my, odniesie się w stosunku do balona. Ale gdzie jest to odniesienie? Gdzie jest to odniesienie? Bo na razie opowiadamy o tym, że ono jest. Opowiadamy o tym, że ono istnieje w uczuciach, w emocjach, w myślach. Mówimy to dalej z pozycji umysłu. Tak. I to ciągle, to jest tak, jakbyśmy coś dotykali, a jeszcze nie mieli tego w rękach. To jest jak ta energia, która jest w nas, ducha, duszy, której normalnie nigdy nie widzimy. Gdzie jest ten punkt w nas, albo gdzie my jesteśmy tym punktem, żeby to nam się rozświetliło jako całość. Ja doszedłem do takiego wniosku i nie wiem, czy dobrego, ale proponuję słuchaczom i tobie i sobie też, żeby zastanowić się, wysłucham. W tym nie ma trochę racji. Tym punktem jest odniesienie nas samych do siebie. Bo jak ten cały balon, te wszystkie możliwości mają się zinterpretować, kiedy my nie mamy dobrego odniesienia do siebie? Tak, to fakt. Więc punktem zwrotnym w nas wszystkich powinno być jedna drobna rzecz. Zastanowienie się, jak ja sam odnoszę się do siebie. Można iść nawet dalej, jak ja jako dusza, bo jak potem odejdę, to będę interpretował nasze życie, tak, po śmierci. A jeżeli możemy teraz już zinterpretować, tak, to jakbyśmy, część nas już dokonała tej interpretacji, czyli jakbyśmy zakończyli kawałek życia. To spójrzmy na to jeszcze inaczej. Wyobraźmy sobie, że dusza patrzy na siebie jako na Stwórcę. Bo ona dokonuje tej interpretacji, tak jak w poprzednim nagraniu. Duch i dusza dokonują interpretacji poza naszym umysłem i pozwalają to umysłowi, naszej werbalnej stronie i tej fizyczności, zamanifestować się tym, co one dokonują. I normalnie się twierdzi, że nasz wpływ jest jaki?
A jeżeli mamy całkowity wpływ na to, jeżeli mamy, bo możemy ktoś uznać, że nie ma. I to wtedy będzie nasza interpretacja nas samych i ona pozostanie na tym etapie. Ale jeżeli nie chcemy zostać na tym etapie, chcemy zmienić ten etap i mieć konkretny wpływ, to pierwsze, co jest, to musimy mieć odniesienie do naszej duchowej strony, która to wszystko tworzy. A jak będziemy mieli dobre odniesienie do tej duchowej strony, to będziemy mieli dobre odniesienie do ciała i do wszystkiego, co nas otacza. I ten punkt w środku tego balonu jako my, jeżeli on do samego siebie ma dobre odniesienie, to cała wszechmożliwość wszechświata nie może nam dać negatywu. Dokładnie. To jest, bym powiedział, świadomość świadomości. No wiem, niby ten sam wyraz, a inaczej ujęty. Tak. Bo to odniesienie do tego, co interpretuje, co się stwarza w nas w środku, to odniesienie powoduje, że wszystko wokół nas, w nas i na zewnątrz może się zadziać, może się zdarzyć. I teraz, jeżeli mamy odniesienie całkowite, w najwyższym, jakim możemy interpretacji siebie samego znaleźć, to wszechświat nie może tej interpretacji zignorować. Dokładnie. Bo my podnosimy własną częstotliwość lub zmieniamy, obojętnie jakbyśmy na to patrzyli. Jesteśmy w innej konsystencji w stosunku do wszelkiej wszechinformacji na zewnątrz. Zobacz, Andrzej, nawet takie powiedzenie, tylko wejdę w słowo, jak nieraz się słyszy od właśnie osób, jest jakiś anioł spadł z nieba i to mi się tak prosto wszystko rozwiązało. A ty czujesz tą istotę, że jej bogactwo wewnętrzne, to co ona o sobie myśli, co czuje, jest takim samym aniołem, jaki jej stanął na drodze. I to jest wszystko to, co ty mówisz właśnie. No bo, a to jest najtrudniejsze, kiedy sobie człowiek zda sprawę, że jest tym aniołem w środku. Jest tą duszą, która jest częścią Stwórcy. Jest tym duchem, który tworzy ten wszechświat. I nasz poziom odniesienia do siebie jest tym poziomem, który decyduje, co my tworzymy we wnętrzu. Dokładnie. Tworzymy i czujemy. Bo umysł próbuje, jeszcze tylko jedno zdanko powiem, dobrze? Bo umysł cały czas próbuje przejąć całą energię interpretacji. Tak. I to... I na manowce. No może nawet nie, bo on próbuje oczywiście to rozwiązywać, ale zawsze rozwiązuje tylko w kontekście już rzeczy dawno poznanych. A tam w środku się dzieje, bo te rzeczy i tak wypłyną na zewnątrz, w sensie niepoznane. Dlatego tak silna, bo ważna jest modlitwa dla niektórych, tak ważna jest wyobraźnia, ale tak ważne w tym całym kontekście jest piękno milczenia do samego siebie. Bo w milczeniu i uśmiechu do samego siebie możemy odnaleźć 100% swojej własnej istoty. I wiedzieć, że jesteśmy w duszy, w duchu tym całym pięknem, pomimo czasem, nie wiem, krzywych rąk, jakichś ułomności zewnętrznych lub na tłoku nieidealnych myśli, tylko takich, które są, bo one i tak istnieją w tym balonie naszej wszechmożliwości. Ale to, że istnieje, to one nie mogą się do nas dostać, kiedy ten element interpretujący, tworzący to życie, dusza, duch, mogą się zadziać na najwyższym, najpiękniejszym poziomie. Dlatego wdzięczność dla Stwórcy, który nie krytykuje, nie ocenia, tylko kocha takim, jakim jesteśmy. Ale bym poszedł dalej. Ta wdzięczność musi być też dla nas samych, żebyśmy mogli przestać krytykować, dokładnie, oceniać i wartościować rzeczy na zewnątrz,
ale też to, co są w nas. Bo one się po to pojawiły, żebyśmy mogli to zauważać. Tak, ten szacunek do samego siebie, do innych i w drugą stronę płynie to samo. Ale żeby ta możliwość była taka, żeby nam się podobała, to musimy sami się spodobać sobie. I utulić się od czasu do czasu tak w środku, żeby poczuć to całym sobą. A w im większym milczeniu i radości to zrobimy, tym piękniej to będzie. Dokładnie. Grażynko, na koniec przeczytam jeszcze jeden wiersz. Mogę? Bardzo proszę. Dobrze. W bezprzestrzennej miłości kwiaty rozsiewają pyłek radosnych wyobrażeń. Uśmiech nieodgadnionego celu kołysze echo rozkoszy. Wiara zaplata się z niechęcią spełnienia, tworząc rozwiązania w bezczasowej rzeczywistości. I tak trwa uśmiech z grymasem, radując serca szukające wrażeń. Być w każdej chwili poza czasem i dążeniami. Być, czuć siebie i własne marzenia. Pięknie podsumowany dzisiejszy temat. Bardzo dziękuję Ci, Andrzej. Dziękuję, Zygi. Dziękuję, kochani słuchacze. Myślę, że każdy z nas teraz, właśnie teraz, tak jak Andrzej powiedział, które już było, zobaczy samego siebie w tym pięknym świetle, w tej pięknej, nieograniczonej własnej miłości do siebie i do nas wszystkich razem, tworząc pełnej obfitości we wszystkim. I tego nam wszyscy, kochani, życzę. Zauważmy siebie. To zauważając siebie, zauważamy cały świat. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję, Andrzej. Dziękuję, Zygi. Dziękuję słuchaczom. I do miłego następnego razu. Piękny temat, Andrzej. Piękne wiersze. Wdzięczność. Dziękuję.